chwała Tobie Królu wieku. Chwała Tobie Królu wieku. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną będzie miał światło życia. Chwała Tobie Królu wieku. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. A inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, bo do dziś błagam Cię. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Zapraszam dzieci bliżej, bo będzie co oglądać, będzie na co patrzeć, będzie potrzebna wasza pomoc, ale co i jak to się za chwilę okaże. Już niektórzy, ci, którzy siedzą przy zakrystii, widzieli, że ksiądz coś tu przyniósł do ołtarza. Kto zauważył coś innego, czego tu nie ma, co tydzień? Miskę i siatkę. Siatka zagadkowa, nie? Bo nie widać, co w niej jest. A miska chyba trochę widać, co to jest. Zaraz zobaczymy. Popatrzcie, co to w tej misce jest. Woda, tak? Dobrze. Nie żadna substancja żrąca, chemiczna? Chyba nie. Dobrze. Jak myślicie, jaka to jest woda? Święcona? Kto spróbuje, czy jest święcona? Spróbuj. O, on dotknął. I co, święcona? Chyba tak. Kto chce spróbować jeszcze, czy ta woda jest święcona? Spróbuj.
O, on wziął na język. No to jest święcona. Naukowy wniosek, a raczej jest. Spróbuj. On powąchał. Nie jest święcona. Inna opinia naukowa. Słuchajcie, akurat trochę was tutaj zbajerowałem. Tak specjalnie was podpuściłem, pytając, jaka to jest woda, bo wiem, czy ona jest święcona, czy nie, to tego tak się nie da zbadać na dotyk, na węch. Wodę błogosławi ksiądz. Jak to widzimy, to wiemy, że jest poświęcona. No i ufamy, że w kropielnicach, gdzie wchodzimy do kościoła, w zakrystii, przy chrzcie, tam w ścielnicy, to jest woda specjalnie pobłogosławiona, omodlona. Ma prawo poświęcić wodę tylko kapłan. Więc ta woda nie jest święconą. To jest zwykła kranuwa z kranu na plebanii, woda, która płynie w naszych domach w całej górze. Dobra? No to teraz ta siateczka zagadkowa. Co to takiego? Powiedzcie, kto powie do mikrofonu, żeby tam starsi z tyłu siedzą, nie widzą dokładnie. Deska. Czy to jest deska? Zobaczcie dokładnie. Sitko. To jest sitko. Taka jest nawet inna nazwa. Durszlak albo jeszcze dziwniejsza. Przetak. Tak się czasami mówi. Sitko. Sitko służy do oddzielania najczęściej czegoś, co jest w wodzie. To sitko, takie zabytkowe, prawda? Przyznacie? Tak. To leży u księdza na plebanii, na strychu i od czasu do czasu go używam. Dawno nie było używane. Trzeba mi teraz tutaj dwóch asystentów naukowych, bo to znowu będzie naukowe doświadczenie. Dotknij palcem, tak po brzeżach, w środku, czy to sitko jest mokre, czy jest suche? Suche. Suche, tak jest. Jest suchutkie, to widać i czuć. Ale jak tu się przyjrzycie, na dnie sitka, kto by chciał zobaczyć, co jest, tak dokładniej? Zobaczcie tu. No to co? Popiół. Popiół, taki brud, taki kurz, takie paprochy mówimy, tak? No dobra, sitko suche i trochę pobrudzone. Gdybym teraz chciał tym sitkiem przelewać wodę z tej miski, na przykład tu na podłogę, jak myślicie, uda mi się? Tak? No zobaczymy. No i co, uda się wodę przelać sitkiem? Tak? Mogę przelać do innego naczynia? No, pewnie, że nie, bo woda co robi? Ucieka przez te dziurki. Mimo, że woda uciekła, to coś się stało z tym sitkiem w środku. Proszę, możesz dotknąć i powiedz, czy sitko jest dalej suche, czy już nie. Mokre jest. Sitko jest mokre. A co się stało z brudem? Tu byli fachowcy od brudu, od paprochów. Zobaczcie. Co się stało z tym brudem? No zobaczcie, jest ten brud jeszcze, czy go nie ma? No tak, coś tam jeszcze, resztka jakaś została, ale generalnie? To tak to nie ma. No tak to nie ma. Sitko się oczyściło. Dzięki wodzie woda wypłukała ten brud i sitko stało się czyste. Kochane dzieci, kochani starsi, ważny rozpoczynamy tydzień, bo najpierw dzieci z naszej szkoły podstawowej numer 3 od środy będą miały rekolekcje szkolne, a od soboty już wieczora swoje rekolekcje rozpoczną starsi dorośli w naszej parafii. Co to takiego rekolekcje? To taki szczególny czas,
Kiedy Pan Bóg lubi działać w sercu człowieka, w naszym wnętrzu, aby pootwierały nam się oczy, abyśmy nie byli tacy ślepi, jak dzisiaj ten żebrak z Ewangelii. Jezus mu nałożył błoto na oczy, pomodlił się nad nim i człowiek przejrzał. Rekolekcje to jest taki czas, żeby Bóg nam położył swoją rękę na nasze serce, na oczy wiary, żebyśmy przejrzeli, żebyśmy Go bardziej kochali, żebyśmy bardziej kochali drugiego człowieka. To doświadczenie naukowe z sitkiem i wodą tłumaczy, czym są rekolekcje. Tym sitkiem, można powiedzieć, jest człowiek. To człowiek jest taki pobrudzony, taki suchy, nieczuły na Boże łaski, na Boże dary. A woda, którą żeśmy próbowali nabrać, to jest czas Bożego działania. To jest Boża łaska, to jest Jego moc. I człowiek nie jest w stanie wszystkiego, co Bóg mu daje, zatrzymać w sercu. Jest czasami jak to sito, z jego sprawy, z jego powodu lub bez powodu, ale nie potrafi wszystkiego od Boga otrzymać. Tak jest na rekolekcjach, to jest tak dużo od Boga wtedy dostajemy, ale mimo to niektóre rzeczy nam uciekają. Niemniej warto być na rekolekcjach, warto je dobrze przeżyć, warto w czasie rekolekcji przystąpić do spowiedzi świętej, przyjąć komunię świętą, aby nasze serducha się nawilżyły, aby były bardziej czułe, bardziej kochające. No i właśnie przez spowiedź, przez Boże dary oczyszczamy się. Usuwamy z naszego życia to, co nam przeszkadza dobrze widzieć życie, to, co się w życiu naprawdę liczy. Tylu ludzi jest dzisiaj zaślepionych różnymi sprawami. Nie patrzą, jak Bóg patrzy. My o to się staramy i tego Wam życzę, by nam się to udało i na czas rekolekcji, i na czas Wielkiego Postu, i kiedy jeszcze będziecie przychodzić na drogi krzyżowe, i kiedy w domach robicie dobre uczynki, macie postanowienia, do tych skarbonek coś odkładacie, żeby pomóc seniorom. To wszystko to jest takie nawilżanie swego serducha. Oby nam się wszystkim udało. Amen.